Mamy różne osoby tutaj zaproszone. Jakie znaczenie dla naszego regionu, dla naszej gminy będzie miała powstająca trasa kaszubska S6? Jakie stwarza już dzisiaj perspektywy rozwojowe? Nie trzeba już chyba nikomu tłumaczyć, a zwłaszcza tym z branży ekonomiczno-biznesowej. Budowa trasy niekolokwialnie mówiąc klepnięta, a więc jest o czym rozmawiać, a w zasadzie czas na przejście od słów do czynów. Temu właśnie służyło poniedziałkowe seminarium na temat rozwoju przedsiębiorczości zorganizowane przez gminę Szemud dla przedsiębiorców, właścicieli gruntów znajdujących się wokół planowanej trasy. Uczestnicy seminarium mieli okazję zaznajomić się zarówno z perspektywami rozwojowymi, planami zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, wymienić doświadczenia i wysłuchać krótkich prelekcji zaproszonych gości, którzy zachęcali, inspirowali, a także zaznajamiali o znaczeniu ekonomicznym, jakie ma rozbudowa infrastruktury transportowej, a także wskazywali właściwe kierunki zachowania właścicielom nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w otoczeniu zaplanowanej trasy kaszubskiej. Wśród zaproszonych gości biznesmeni, włodarze powiatowi, włodarze zaprzyjaźnionych gmin i nikt nie miał wątpliwości co do szans rozwojowych naszego regionu, a opinie zbieżne. Gmina Szemud jest miejscem bardzo atrakcyjnym. Atrakcyjnym nie tylko inwestycyjnie, ale też turystycznie. Jest też miejscem dobrym do zamieszkania. A budowa trasy S6 otwiera nowe możliwości. Przy okazji budowy trasy S6 powinny powstać nowe inwestycje, bo to jest ściśle związane. Wiadomo, przy takiej trasie może się ulokować wiele firm i to różny zakres. Czy to będą firmy bardzo przemysłowe, budowlane, ale czy to będą też takie zwykłe firmy usługowe, gastronomiczne, bo ten ruch będzie tutaj wzmożony, będzie więcej turystów, będzie łatwa dostępność komunikacyjna do gminy, a więc uważam, że pole do inwestowania jest bardzo szerokie i są bardzo duże możliwości. Za dobry rok, półtorej, tutaj przyjadą setki, nie chcę powiedzieć tysiące pracowników. Trasa będzie podzielona, 3/4 biegnie przez gminę Szemud. To są trzy pewnie konsorcja duże. Tych trzeba wszystkich nakarmić. Trzeba ich też przenocować. Trzeba znaleźć miejsca na sprzęt, na składowanie materiałów, maszyn i tak dalej. To dzisiaj już ludzie muszą o tym myśleć. Można naprawdę sporo, prosto mówiąc, zarobić. I to nasi mieszkańcy przede wszystkim zarobią. Tam, gdzie jest droga, tam jest życie. I tak faktycznie będzie. Ale kolejną rzecz chcę pokazać jako samorząd i tak samo jako przedstawiciel mieszkańców, że chcemy sprzyjać. Przede wszystkim nie chcemy przeszkadzać inwestorom. Tu zresztą to jest naprawdę daleko taka wzroczna polityka gminy Szemud, radnych, wójta, myślę także mieszkańców, bo oni musieli się przecież to zaakceptować i zgodzić, że wyznaczone zostały duże obszary inwestycyjne, po kilkadziesiąt hektarów, przy każdym z węzłów. To daje możliwości powstania nowych, ważnych firm, które będą miejscem pracy, dawały będą podatki dla gminy, a więc będzie to także możliwość ubogacenia się mieszkańców gminy Szemud. Gmina Szemud ma wyjątkowe szczęście, bo tutaj są węzły, powiat niechorowski się będzie rozwijał i załóżmy będzie mógł nadal być tym największym powiatem w województwie. Porządni inwestorzy będą się, można mówić, lokalizować, ale też przede wszystkim szanse rozwoju dla tych firm, które są miejscowych, nie? I to też bardzo istotne jest. Jak wiadomo, duże firmy, które będą głównymi graczami w tym przetargu na tą drogę, będą szukały podwykonawców. I mamy nadzieję, że sporo naszych firm, nie tylko z naszej organizacji, ale z innych organizacji i niezależnych firm, będzie brało udział i będzie miało udział w tym kawałku tortu, który będzie dzielony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, sama infrastruktura, która przy tym powstanie, zjazdy, motele. Wiemy doskonale, że zwiększy się ilość turystów, którzy będą dzięki łatwiejszemu szlakowi komunikacyjnemu do Gdańska z Niemiec będzie tędy jechała. Także to wszystko da na pewno dodatkowy impuls do rozwoju naszego terenu i oczywiście gminy Szemud. Jak wiadomo, czas to pieniądz i biegnie szybko. Tak więc inwestorzy na start, bowiem rozpoczęcie budowy trasy już w 2019 roku. Oddanie do użytku zaplanowano na 2021 rok. Zapraszamy do szerszego zainteresowania się tematem za pośrednictwem naszych mediów strony internetowej www.szemud.pl.